Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Dawid, no na początku sezonu na pewno była jakaś frustracja, trochę nie szło, ale dzisiaj coś znalazłeś, co? Głowę, to przede wszystkim. Były, no nie mam co ukrywać, po tej kontuzji były duże problemy z moją jakby stresem przed wyścigiem i myślę, że to było spowodowane tą kontuzją, bo jednak no jest to kontuzja niefajna i myślę, że po spotkaniach z psychologiem w końcu doszedłem do tego, co bym chciał. Wiadomo, chciałbym jeszcze więcej, ale jak na przełamanie myślę, że w końcu jest okej. Dużo trenowałeś przed dzisiejszym meczem? No tak naprawdę wczoraj mieliśmy trening przed meczem i do chyba jako ostatni zjechałem z toru i myślę, że to dużo zaprocentowało. Powiedz, jak dzisiaj zachowywał się ten tor? Myślę, że idealnie. Tak jak się dopasowywaliśmy na treningu, tak było dzisiaj. Wszystko fajnie pasowało i przede wszystkim fajnie to, że właśnie nie musieliśmy szukać tych ustawień, tylko już wiedzieliśmy, na czym jechać. Czegoś jeszcze Ci brakuje? Nad czym będziesz szczególnie pracował? No przede wszystkim jeszcze start. Chciałbym go poprawić, bo jest okej, ale jeszcze nie mam tego czucia, jakbym chciał. 5 zwycięstw na koncie Falubazu. Jako zawodnik tej drużyny na pewno jesteś dumny i zadowolony. Tak, no na pewno. Właśnie tym bardziej, że tak jak powiedziałeś wcześniej, w końcu ten mecz przełamania, także no cieszę się dwukrotnie, bo wiadomo, cieszyłem się z wcześniejszych zwycięstw drużyny, aczkolwiek no jednak zostawał ten niedosyt, bo jednak nie pokazywałem się z dobrej strony, bo nie ma co ukrywać, no jechałem totalne dno i cieszę się, że w końcu to przełamanie jest i że pomogłem drużynie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję i chciałem panu Piotrowi Protasiewiczowi i Mrówce naszemu podziękować, bo dzięki nim też ten wynik dzisiaj był i przede wszystkim tak samo tacie i braciakowi. We'll be right back.